Ponownie wieczór z telewizją w Polsce.pl. Proszę Państwa, rzucamy się w wir wielkiej polityki, gdzie ścierają się interesy państw, różnego rodzaju wielkich korporacji. Łączymy się ze Strasburgiem, gdzie jest pan minister Jacek Saryusz-Wolski, deputowany. Dobry wieczór, panie ministrze. Witam, mamy głównie rozmawiać o dyrektywie gazowej i o tym, co się wydarzyło w piątek w sprawie porozumienia dotyczącego tej dyrektywy, ale zacznę od pytania. Czy odbyło się spotkanie głównych negocjatorów w sprawie Brexitu, bo było na dzisiaj zapowiadane? Nic nam nie komunikowano. Chyba nie. Aha, czyli widocznie odwołano, jednak panowie uznali, że to nie jest... No, nastrój jest taki, że nie bardzo jest o czym rozmawiać, chociaż nikomu nie wypada tego powiedzieć, bo wtedy to zostało źle zinterpretowane, no ale stanowiska są jasne. Utwardzone stanowiska jeszcze po ostatnim... Nie, no są takie same. Znaczy Brytyjczycy chcą zmienić wynegocjowaną umowę, a strona unijna mówi, że nie zgadza się na jej otwieranie i są rozmowy dotyczące jakichś ewentualnych korekt deklaracji politycznej, ale Brytyjczykom chodzi o, jak mówią wyraźnie, prawnie wiążące sformułowania, a te mogą być tylko w głównym tekście, a tego z kolei ruszyć nie chce Unia i koło się zamyka. No wszystko wskazuje na to, że czeka nasz twardy Brexit, na którym, jak wyliczyli eksperci, Wielka Brytania straci ponad 2% produktu brutto, a cała Unia Europejska około 0,8. Ale wróćmy do naszych baranów. Chyba w ostatnich chwili z tych dwóch jadących naprzeciwko siebie z wysoką prędkością samochodów, któryś mrugnie, nie jak to się mówi. Na przykład, że ktoś ruszy kierownicą i do tego kraszu nie dojdzie. A sądzi pan, że ostatnie wystąpienie przewodniczącego Rady Europejskiej, pana Donalda Tuska, dość niesympatyczne dla Anglików, spowodowało, że utwardziło się stanowisko Wielkiej Brytanii w tej sprawie? Znaczy, Brytyjczycy komentując używali słowa niepomocne, unhelpful, co w tłumaczeniu na język kontynentalny no jest szalenie silnym negatywną oceną, bo Brytyjczycy stosują takie tak zwany understatement. Oni są wrażeni, znaczy oni uważają, że to było oczywiste, że się... że taka będzie reakcja, czyli w tej sytuacji gdzieś cirka połowa brytyjskiej ludności i duża część parlamentu brytyjskiego może czuć się obrażona. Także to było dolanie oliwy do ognia zamiast wylania benzyny do ognia, zamiast wylania oliwy na zburzone fale. No i zaszkodziło sprawie. A gdyby miało być, a jestem zwolennikiem drugie referendum, bo skoro politycy nie mogą, to trzeba oddać głos narodowi, rozstrzygnąć sprawy, no to działałby przeciwko pozostaniu Wielkiej Brytanii, a to jest z kolei fundamentalnie wbrew polskiemu interesowi geostrategicznemu i gospodarczemu i politycznemu. Panie ministrze, wydawało się, że Francja zmieniła trochę swoje stanowisko w sprawie dyrektywy gazowej, w ogóle inwestycji Nord Streamu 2. Najpierw powiedziano, że no, trzeba coś zrobić z tym. Potem pan prezydent Macron, właściwie jego otoczenie, oświadczyło, że nie weźmie udziału w konferencji w Monachium, gdzie miał wystąpić razem z panią kanclerz Merkel. Wszyscy zaczęli zacierać ręce, że jest konflikt w tej sprawie między Francją a Niemcami, jeżeli chodzi o dyrektywę gazową. No a potem się okazało, że jednak no, z trudem, ale z trudem Niemcy chyba przeprowadziły to, co chciały. I ta decyzja... Co prawda niektórzy twierdzą, że samo nieodrzucenie tej dyrektywy jest sukcesem przeciwników tej inwestycji, no ale chyba nie tak sobie wyobrażaliśmy po tej poprawce wspólnej niemiecko-francuskiej, że to będzie wyglądało. Liczyliśmy na to, że jednak będą podjęte takie decyzje, które zahamują tę inwestycję szkodliwą dla Polski. No, to, co uzgodniono, nie może niczego złego zrobić Nord Streamowi, wręcz go legalizuje, czyli Nord Stream 2 wygrał. I sądzę, że od początku była taka gra, był to mistrzowski spin, na który dały się nabrać media i komentatorzy, i po iluś godzinach dopiero zaczęły poprawnie to odczytywać, że wyłączenie jest w zasadzie Unii Europejskiej z możliwości stanowienia w tej materii i o wszystkim decydują Niemcy, kropka, czyli Nord Stream będzie
zależał od decyzji niemieckiej, czyli wynik jest w 100% przewidywalny, czyli duet francusko-niemiecki rozegrał wszystkich innych i do tego jeszcze media i komentatorów no w zasadzie ośmieszył, a poza tym pokazał jasno, wykluczając Danię ze stanowienia w tej materii, że tutaj poza dwoma wielkimi krajami nikt się nie liczy, czyli to nie jest tylko porażka tych, których są walczyć z Nord Streamem, ale jest to również porażka w sensie no, policzek, takie upokorzenie wszystkich innych, którzy myśleli, że ktoś poza duopolem niemiecko-francuskim ma coś tutaj do powiedzenia. No, a ta dyrektywa w tej materii, mam nadzieję, że zostanie odrzucona przez większość w Parlamencie Europejskim, ponieważ ona, tak jak mówię, legalizuje Nord Stream 2 i sądzę, że strzelają korki szampana na Kremlu oraz w niektórych gabinetach w Berlinie. Bo to ambasadorowie krajów Unii Europejskiej w piątek dali zielone światło do negocjacji dalszej tej dyrektywy z Europarlamentem. Proszę nam powiedzieć, bo my nie jesteśmy tak biegli w tych zawiłościach stanowienia prawa w Unii Europejskiej jak pan minister, bo tak, jest stanowisko ambasadorów Unii Europejskiej z tą poprawką niemiecką, że tylko Unia Europejska będzie mogła mieć coś do powiedzenia na terenie ostatniego z państw. Tak, gdzie gazociąg przebiega, wcześniej nie. Natomiast pan przewodniczący, szef Komisji Energii i sprawozdawca Parlamentu Europejskiego, polski europoseł, pan Jerzy Buzek, jest zadowolony z przyjęcia przez państwa Unii Europejskiej stanowiska w sprawie projektu tych przepisów, ale zapowiada, że będzie walczył o to, by były one ostrzejsze niż to, co proponuje Rada Unii. Teraz tak, czy Parlament Europejski może zmienić zapisy tej dyrektywy i zgodnie z tym, co wiele państw Unii Europejskiej chce, wprowadzić kontrolę jednak Unii Europejskiej nad tą inwestycją, czy nie może? A czy, jak pan wspomniał przed chwilą, odrzucenie tej dyrektywy, to jest właściwie zwycięstwo Niemiec i Rosji, dlatego że wtedy nie będzie żadnej kontroli nad tego typu przedsięwzięciami. No i Francji, nie zapominajmy o tym, że koncern francuski Engie jest jednym obok dwóch koncernów niemieckich, jednego austriackiego, jednego holendersko-brytyjskiego, jednym z pięciu udziałowców. Także wydaje mi się, że no ta dyrektywa w zasadzie jako nadzieja na zatrzymanie Nord Streamu 2 jest martwa. Z legislacją w takim wielkim skrócie jest tak. Komisja proponuje, potem przyjmuje stanowisko parlament i przyjmuje rada i ta jedna i druga strona muszą się zgodzić, żeby w ogóle była legislacja. Więc wiemy w tej chwili, jakie jest stanowisko rady. Ono jest, jak powiedziała szefowa i liderka zielonych, niemiecka zresztą, Rebecca Harms, bardzo po naszej stronie stojąca, nie do przyjęcia, cytuję. Więc albo gdzieś jeszcze jakieś przecinki ktoś postawi, ale sądzę, że stanowisko rady po tych wszystkich negocjacjach już jest niezmienne, albo nie będzie w ogóle dyrektywy gazowej. Sądzę, że w jednym i drugim przypadku Niemcy i Rosji wygrywają i o to chyba chodziło. Duże zamieszanie, a generalnie biorąc nie udało się, czy nie udaje się zatrzymać. Ja wrócę do tego, co już wcześniej mówiłem. Mówiłem, że można zatrzymać albo przez sankcje amerykańskie, albo przez dyrektywę unijną. W tym momencie skreślam dyrektywę unijną, bo Parlament Europejski ma klarowne i dobre dla nas stanowisko. Krótko mówiąc, chciałby zatrzymać Nord Stream 2, no, ale nie sądzę, żeby przekonał Radę, która się w tej chwili okopała na stanowisku francusko-niemieckim, więc pozostają już tylko sankcje amerykańskie. Nie jestem optymistą, którym z urzędu musi być pan przewodniczący Buzek. Sankcje sankcjami, ale to nie zawsze jest tak, że Amerykanie nakładają sankcje, a Unia Europejska z tego powodu płacze, bo przypomnijmy sobie, jak było z sankcjami nałożonymi na Iran, prawda? Unia Europejska no jakby troszeczkę obchodziła te sankcje. Tak, tak, ale to jest sytuacja inna. Jeżeli Amerykanie nałożą sankcje na firmy, to te firmy się wycofają, bo ich na to nie stać. Zresztą już jedna z nich sygnalizowała, że gdyby naprawdę Amerykanie od gruźb do czynów przeszli, to że oni wystąpią z tego projektu, bo po prostu nie stać ich na takie straty. Także Amerykanie mogą to przeciąć jednym ruchem, jeżeli zechcą. Czy zechcą, tego nie wiemy. Musiałoby to
jakby składać się z tej amerykańskim politycznym pakiecie. Jest propozycja, już są wcześniejsze stanowiska, są nowe stanowiska i propozycje w Kongresie i w Senacie, ale co zrobi prezydent Trump, nie podejmuje się prorokować. Mógłby, tyle można powiedzieć, że mógłby to przeciąć na niekorzyść Nord Stream 2, czyli na korzyść interesu europejskiego. Okazałoby się, że oskarżany o antyeuropejskość, to on właśnie wbrew stanowisku Rady Unii, co za paradoks, broni ogólnoeuropejskiego interesu, o czym już pisze i mówi chociażby szef Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu Röttgen. Coraz więcej, połowa w zasadzie komentarzy niemieckich jest przeciwna Nord Streamowi i coraz więcej zdań słychać, że to był błąd. Może któryś z doradców podpowie Donaldowi Trumpowi tego typu ruch. Na pewno byłoby to dla niego no takie połychanie ambicji, że jest tym, tak jak nie, to nie chodzi, pani, to nie chodzi o ambicje. Ja jak powiem, między wierszami chciałem powiedzieć to, że jeżeli w problemie rosyjskim, do którego są obecnie przez demokratów wysuwane oskarżenia, taki ruch mógłby mu popłacać, to on go może wykonać. Tylko będzie, że to w rachunku amerykańskim dzisiejszej prezydentury amerykańskiej będzie się spinało i grało i było korzystne, ale jak gdyby no nie potrafię nic powiedzieć więcej. No w przypadku Wenezueli sama groźba wprowadzenia sankcji skłoniła Rosneft do tego, żeby się wycofał ze swoimi interesami. Znaczy, dzisiaj już ta otoczka tego wiszącego miecza Damoklesa w postaci amerykańskich sankcji niezastosowanych, ale mogących być zastosowanymi, oraz no, pogarszający się klimat wobec Nord Streamu w Europie, w Unii Europejskiej, to wszystko sprawia, że biznesowe ryzyko rośnie i w związku z tym trudniej pozyskać pieniądze. I na przykład ostatnie wiadomości przed kilku dni mówiły o tym, że Gazprom gwałtownie poszukuje 6 miliardów euro czy dolarów na ten cel. Więc im więcej wątpliwości, znaków zapytania, tym lepiej dla tych, którzy mają rację, nie chcąc Nord Stream 2. Natomiast ta ostatnia mistrzowska rozgrywka niemiecko-francuska no, pomogła. To jest 1-0 dla Nord Streamu, tak bym powiedział. Panie ministrze, Komisja Europejska obniża prognozy PKB dla Polski na lata 2019-2020. Prognozuje spadek importu i eksportu. Twierdzi, że w 2019 roku produkt krajowy brutto w Polsce osiągnie 3,5, w 2020 3,2. Co prawda, jeżeli chodzi o szacunek na 2018 rok, trochę się pomyliła, bo zakładała 4,8, tymczasem mamy 5,1. Jesteśmy chyba trzecim, jeżeli chodzi o wysokość krajowego produktu brutto, krajem wśród krajów członkowskich Unii Europejskiej. Skąd ta obniżka prognoz dla Polski? Czy to wynika z tego, że Komisja Europejska w ogóle przewiduje swoistego rodzaju stagnację w strefie Unii Europejskiej gospodarczą? Może powiem lekko złośliwie, że Komisja Europejska na ogół pozytywnie o Polsce mówi, kiedy już musi, czyli post factum. I to powiedziała, mówiąc, że w 2018, który właśnie minął, mieliśmy 5,1% wzrostu i że byliśmy krajem numer jeden, jeśli chodzi o ten wzrost. Natomiast druga uwaga, Komisja Europejska jest liberalna w sprawach obyczajowych i konserwatywna gospodarczo, tak pół żartem powiem. Na ogół, jeśli może, to zaniża prognozę. W ogóle prognozowanie, jak mówią ekonomiści, jest wyjątkowo trudne, zwłaszcza wtedy, jeżeli dotyczy przyszłości. Więc się często myli na naszą niekorzyść. Sądzę, że i tym razem się myli. Natomiast my jesteśmy fragmentem większej gospodarki, jaką jest unijna, i jeszcze większej, jaką jest globalna. Więc jeżeli są oznaki spowolnienia, są, prognoza niemiecka obcięta o pół. Jeszcze nie wiem, na ile te prognozy liczą się z Brexitem, który też uderzy w wzrost gospodarczy Unii Europejskiej. Ale jeżeli wszystkim spada, to i nam spada. Tylko pytanie, komu bardziej. Wydaje mi się, że polskie wyniki będą dla nas miłym zaskoczeniem, a komisja będzie musiała po raz kolejny przyznać, że
że nie doszacowała Polski. I wreszcie ostatnia kwestia, o której chciałam z panem porozmawiać, to znaczy kwestia wielkiego przyjaciela Polski, jak sam deklaruje, Franza Timmermansa, który oświadczył, pytany przez dziennikarzy o kwestię procedury artykułu 7 przeciwko Polsce, czyli artykułu, który ma stwierdzić, jak to tam z naszą praworządnością, miał powiedzieć: nieważny jest rezultat, czyli głosowanie finalne, ale fakt, że ten proces po prostu się toczy. Czyli co? Dalsze grillowanie Polski do momentu wyborów parlamentarnych będzie w Komisji Europejskiej trwało, tak? Panie doktorze, mam gorzką satysfakcję, bo ja to mówiłem od pierwszego dnia tego konfliktu. Mówiłem o tym, że tu nie chodzi o praworządność, tylko chodzi o grillowanie, że nie chodzi o złapanie króliczka, tylko o jego gonienie. I teraz, kiedy już w ogóle nie ma króliczka, bo przecież on został zdjęty z porządku dnia zmianami legislacyjnymi dotyczącymi Sądu Najwyższego w Polsce, pan Timmermans nadal goni fantom, czy tą zjawę króliczka przysłowiowego, i przyznaje otwartym tekstem, co było wiadomo, że jest cynikiem, ale w tym momencie już ten swój cynizm polityczny obnażył do końca, że chodzi tylko o to, żeby Polskę biczować, żeby tą nagonkę na Polskę prowadzić, bo takie jest przekonanie jego obozu politycznego. Przy okazji absolutnie wychodzi z roli pierwszego wiceprzewodniczącego komisji, zachowuje się jak polityk w pełni kampanii, powinien już był dawno poprosić o urlop i w ogóle nie działać w tej materii. Już nie mówię o starych czasach. Od początku miał złe intencje i nie szło wcale o praworządność. Natomiast dzisiaj to już przyjęło wymiary i taki kształt dla wszystkich widoczny, wręcz skandaliczny, jego zachowanie względem Polski w tej chwili, kiedy jest w ferworze kampanii i mówi, że nieważne, że nie ma przedmiotu sporu, ale on nadal będzie krytykował Polskę. Wspomniał pan o kampanii, którą prowadzi Franz Timmermans. Startuje do stanowiska, namaszczony przez socjalistów, do stanowiska przewodniczącego Komisji Europejskiej. A proszę powiedzieć, dlaczego bo właściwie nie słyszy się o innych pomysłach Franza Timmermansa na tę kampanię, o jego programie, który by przedstawiał jako kandydat na to bardzo ważne stanowisko. Dlaczego akurat z tego gonienia króliczka w postaci Polski zrobił taki główny element swojej kampanii? Co mu to daje? Prosta odpowiedź: on nie ma nic innego takiego wyborczo ważnego czy chwytliwego do powiedzenia, w związku z czym uczepił się, nie powiem jak kto, latarni. Mówił na kongresie socjalistów to ogólnym tekstem, takim jakim mówią europejscy socjaliści, żeby rozdać więcej niż się ma, ale nie będę się nad socjalistyczną tutaj retoryką europejską pastwił. Natomiast on powinien był dawno zrezygnować z ubiegania się o tą funkcję, ponieważ wiadomo, że jego partia nie jest w rządzie holenderskim, w związku z czym według wszelkich zwyczajów politycznych nikt go w Holandii nie powinien wysunąć na komisarza, a jak Holandia go nie wysunie na komisarza, to nie może być tym bardziej przewodniczącym komisji. Czyli to jest taka gra na, jakby to powiedzieć grzecznie, na upartego, może tak. Panie ministrze, bardzo dziękuję. Prosto i świeżo ze Strasburga mieliśmy okazję gościć pana Jacka Saryusza-Wolskiego, deputowanego, eurodeputowanego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dobranoc. Dziękuję. Dobranoc.